numer 436. Ten drugi jest powiązany z drugim wcześniejszym dotyczącym głosowania wieloletniego. Jak Państwo macie na paragrafie pierwszym, rozważyć następujące zależności sprawowanych interpretacji lokalnych wraz z oświetleniem. Ulica Kwartowa, także tam ta ulica nie spadła, ale trzymamy pieniądze, tam jest przeznaczone 40 tysięcy w tym roku. Te pieniądze stawiamy w wysokości 10 tysięcy. Punkt drugi, paragraf, tutaj opiniujemy, spadły nam pieniądze w wysokości 9275 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Z kwoty 205 zostaje kwota 15 800. Więc taką kwotę stawiamy na realizację tego parkingu przy ulicy Miechowiki 15. Przy paragrafie trzecim kwota rozbudowa ulicy Wodkowica, to jest właśnie te 11 tysięcy, które musimy sprawdzić na te badania geologiczne i kanalizacji. Zamknięta w tym punkcie. Punkt czwarty, postanawiam się wprowadzić na ostatnie miejsce listy rankingowej zadanie pod nazwą budowa, przebudowa, monoryzacja pochyli i przejść dla pieszych według wskazanej dzielnicy. Tutaj musimy takie zadanie zacząć realizować, gdyż część środków naszych musi spełniać tak zwany ten 35% punkt zadań inwestycyjnych, więc tutaj będziemy akurat starać się pieniądze pozostałe przekazywać na przejścia dla pieszych, właśnie jako zadanie inwestycyjne pochylnie. No musimy w taki sposób, aby wywiązywać się z tego. W tym roku mamy bardzo małą możliwość, aby nie mamy żadnej realizacji dokumentacji czy inwestycji, więc będziemy to realizować w taki sposób. W najbliższym czasie będą podejmowane pieniądze na przyszły rok, więc wtedy powiedzmy przygotujemy takie wnioski, żeby te zadania szły w następnych latach, a w roku obecnym będziemy to w taki sposób. Otwieram dyskusję. Nie ma, przystąpmy do głosowania. Proszę bardzo, jak mają. Możemy jeszcze w paragrafie, to znaczy w ustępie czwartym rozpisać chodniki. Nie. Chodniki nie są inwestycją. Chodniki są remontowe. Remontowe. Okej, a nowy chodnik? Ale nie mamy dokumentacji. Bo nowy chodnik, żeby zrobić, musimy mieć na to dokumentację. Właśnie to jest problem. Tak byśmy chętnie takie wnioski przeznaczyli, gdybyśmy posiadali dokumentację. Nie mamy żadnej dokumentacji, więc w taki sposób. Remont to nie jest inwestycja. Bo jest wniosek mieszkańców z ulicy Bohomolca, tak. Schodzą na przystanek przy Dobrego Pasterza w stronę centrum, ścieżką przez trawę. To jest jeszcze gminny teren. Ja mi były wnioski parę razy, żeby tą ścieżkę po prostu przebudować, zrobić tam chodnik. Jak najbardziej, ale musielibyśmy przygotować dokumentację. A nie zdążylibyśmy zrobić, przecież chodnik, projekt chodnika to Ziki nam zrobił 2 miesiące, przecież to jest w Krynikach. Tak poprzedni przewodniczący. Nie, zostawmy jakieś wysokości, ja myślę, że wychodzimy w tym kierunku, że chcemy jak najlepiej dla dzielnicy i tutaj rozmawiając też z panią inspektorką, też Anią Siwek, czy z nimi spotkamy, po prostu jest problem teraz na zakresie realizacji, bo zanim wejdzie procedura, te pieniądze po prostu nam wolno znikną. Przystąpmy do głosowania, to jest za poparciem głosu numer 436, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Nie mam, kto się wstrzymał? Jedna osoba, dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta.